Wierające godło, symbole lub wizerunki. Znany nam sposób przedstawiania flag pochodzi od chorągwi, które najpełniejsze i największe znaczenie miały w średniowieczu. Od chorągwi wzięły się właśnie flagi, sztandary, banery, bandery, bandery cywilne i wojenne, proporczyki, proporce dziobowe czy gonfanony. Dawniej amarantowa, bo francuska woda, bywała karmazynowa, ale też cynowe. Otaczanie symboli narodowych czcią i szacunkiem jest ustawowym prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Dawniej palono, dzisiaj wystarczy wyprać. Sposób eksponowania flagi lub flag Rzeczypospolitej Polskiej w otoczeniu innych flag określa tak zwana etykieta flagowa, wynikająca z ceremoniału określonego zasadami protokołu dyplomatycznego. Nade wszystko szanować, nic więcej. Ich rola była szczególnie widoczna w czasach braku własnej państwowości. W towarzystwie innych zawsze z lewej, tam gdzie serce. W nocy tylko, gdy jest podświetlona. Nasza flaga państwowa jest dla Polaków nie tylko symbolem ojczyzny, ale też naszej historii, dumy narodowej i ciągłości państwa. Dlatego też pogłębiona świadomość o obchodzeniu się z tym symbolem powinna stanowić jeden z elementów obowiązkowego wychowania obywatelskiego. Nigdy w dni deszczowe i wieczne nie można dotknąć ziemi ani wody. Tak wygląda flaga i jej traktowanie w teorii. Ale czy faktycznie tak jest? Dzisiaj wiele osób na tym placu ma przy sobie flagę i dumnie ją przy sobie trzyma. To wspaniały widok, ale nie zawsze mogło tak być. Jeszcze do niedawna obywatele w Polsce mieli ograniczone prawo do używania symboli państwowych. A do 1985 roku za ich nieuprawnione użycie groziła kara aresztu do roku i kara grzywny. Symbole państwowe zostały zwrócone narodowi dopiero w kwietniu 2004 roku. Szczególną dbałość o symbole państwowe i emblematy organizacji międzynarodowych powinny wykazywać wszystkie organy państwa, organy administracji publicznej. Flaga Unii Europejskiej, mimo że formalnie jest tylko emblematem organizacji międzynarodowej, to symbol nie tylko integracji, ale również jedności i solidarności Starego Kontynentu, odwołujący się do jego wspólnego dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego. Krąg złotych gwiazd na niebieskim tle oznacza harmonię między narodami, z którą mogą utożsamiać się wszyscy obywatele Zjednoczonej Europy. Organy administracji publicznej wykazują brak znajomości obowiązujących przepisów dotyczących flagi, jej wymiarów czy kolorów. Jak wynika z informacji przygotowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli o używaniu symboli państwowych przez organy administracji publicznej. Posługiwanie się biało-czerwoną kolorystyką w działalnościach komercyjnych jest możliwe i niekaralne, ponieważ prawo chroni tylko oficjalne, zdefiniowane w ustawie połączenie barw biało i czerwony. Jego modyfikacje są dozwolone, tak samo jak nieubliżające wartościom reprezentowanym przez symbole narodowe, ich modyfikacje czy parafrazy. W 2016 roku sąd w Szczecinie nałożył karę grzywny na producenta kijów bejsbolowych ze znakiem Polski Walczącej. Symbole państwowe stanowią łącznik pomiędzy obywatelami a państwem, co służy ich integracji. Symbole te umacniają więź pomiędzy ludźmi, którzy faktycznie i emocjonalnie związani są z państwem. Mają one istotne znaczenie na co dzień, a tym bardziej w chwilach ważnych w życiu narodu i państwa. Zarówno tych radosnych, jak i tragicznych. Sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet i mężczyzn, takie wartości symbolizuje flaga Polski. Polskie symbole narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i towarzyszyły nierozerwalnie dziejom naszego narodu. Pierwsze wzmianki o polskiej fladze pochodzą z XII wieku. Oczywiście kształt naszych symboli narodowych, czyli godła i flagi, zmieniał się przez wieki, zanim osiągnął współczesną formę. Polska flaga w obecnym kształcie została wprowadzona ustawą Sejmu w 1919 roku
wraz z odzyskaniem niepodległości po długich latach zaborów. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to młode święto, obchodzone od 15 lat. Dlatego tym bardziej warte jest propagowania i utrwalania świadomości społecznej. Warto, abyśmy poprzez szacunek do barw narodowych mogli manifestować dumę z własnej historii i przynależności do narodu, który wniósł znaczący wkład w dzieje Europy. Naszą flagę charakteryzuje wyrazista symbolika barw. Czerwień symbolizuje krew przelaną w obronie kraju, a biel oznacza czystość i brak skazy. Te barwy towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Możemy śmiało i bez ograniczeń demonstrować naszą polskość i przywiązanie do symboli narodowych. Hołd składany fladze polskiej jest wymownym i symbolicznym gestem podkreślającym przynależność do naszej wspólnoty. Korzystajmy zatem z tego dobrodziejstwa. Łączmy się pod biało-czerwoną flagą. Witamy.